Już po raz 15 rękodzielnicy z gminy Sanok spotkali się w klubie Górnika w Sanoku, aby zaprezentować cudeńka na stół wigilijny oraz okres świąt Bożego Narodzenia. Mamy tutaj ozdoby tradycyjne, te na przykład wykonane ze słomy, z bibuły, z papieru, ale mamy też i mnóstwo ozdób takich już bardziej współczesnych, takich ja to nazywam świecidełek. No ale i takie trzeba poznać, bo i te są piękne. Tegoroczna wystawa ma szczególny charakter, gdyż gmina na jej oprawę otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej, co pozwoliło zorganizować warsztaty kulinarne, ale także teatralne. A wy toście se gęby umywały zimną wodą dla zdrowia? Umywały, umywały. Jak my wstały, to my pierwsze to zrobiły. A co, nie widać? A bać to, żeście się nie przyłożyły. A o podłaźniczce toście nie zapomniały? Gotowo. Tata, no musi u drogorze zawiesić. Bardzo się z tego powodu cieszę, że możemy Państwa gościć dzisiaj na jubileuszowej 15. wystawie związanej z obrzędami świąt Bożego Narodzenia. Ta wystawa jest wystawą szczególną, dlatego że jest dofinansowana w ramach projektu, który został napisany w ramach projektu PROW, Wigilia pod Strzechą. Także tutaj oprócz tego, że możemy zobaczyć emanację ludzkiego talentu w postaci tych różnych cudeniek, prawda, do obejrzenia, możemy spróbować tradycyjnych potraw wigilijnych. Tutaj koło gospodyń wiejskich z Kostrawy przygotowało nam tradycyjne potrawy bożo-wigilijne, które gościły przed wiekami na naszych polskich stołach i myślę, że będą gościły również w przyszłych wiekach. Ojciec, przynieś nopek do kąta i łosianki nie zapomnij. Kaśka, Maryśka, szykujcie stół do wigilii. Przynieście łobruz, tym najładniejszy. Taki biały jak na łontusz, a pod spód dajcie sianko. To dla przypomnienia sianka, na którym spoczywało Boże dzieci. W sumie swoje dzieła wystawia 82 rękodzielników, ludzi starszych, ale także młodych pasjonatów tradycji. Wystawa z roku na rok cieszy się ponadto ogromną popularnością. Cieszę się, że jest ogromne zainteresowanie, że dużo ludzi odwiedza wystawy, że przychodzą całe szkoły, przedszkola, całe rodziny. No jest to bardzo miłe, bo w końcu po to organizujemy te wystawy, żeby można było kultywować tradycje, przekazać te tradycje, żeby jedni robią, a drudzy żeby podziwiali, żeby zobaczyli jakie to piękne i żeby mogli przyjść sobie tu, zrelaksować się, podziwiać pracę i całą naszą wystawę. Witaj położniku, chodź bliżej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, na wieki wieków, amen. Na szczęście, na zdrowie, na te święte wilije, żeby wam się darzyło w łoborze i komorze, na kołeczku i w woreczku, w każdym kątku po dzieciotku. Daj Boże, żebyście mieli tyle łowiec, ile w lesie mrowiec. A żeby w polu stał snop przy snopie, kopa przy kopie i gospodarz między kopami, jako miesiąc między gwiazdami. Żeby szedł wóz za wozem do stodoły, wielki jako woły. Żeby wójt, co wam tu rządzi, niczego wam nie skąpił. Żeby się wam dożyło, mnożyło, we wszystkim szczęściło, żeby dobre zdrowie nigdy was nie opuściło, żeby dzieciska i wnuki rosły, a nikomu wstydu nie przyniosły. Niech ten Jezus, co się rodzi, życie wszystkim wam osłodzi. Bóg ci zapłać za życzenia. Helka, daj położnikowi ciastko. Za takie życzenia się należy. Kto jeszcze nie był, niech nie traci czasu. Wystawa jest czynna do 19 grudnia w godzinach od 9 do 17.